Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Sengoku Dynasty i w dzisiejszym odcinku myślę, że czekając na to, aż faktycznie będziemy w stanie cokolwiek, kurczę, zrobić. Myślę, że wybudujemy sobie jeszcze ze dwa domy, tak na dobrą sprawę, tylko chciałbym zobaczyć jeszcze dynastia, proszę ja ciebie. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o... No oni dalej są, kurczę, niezadowoleni, ale dlaczego? W jaki sposób ja mogę wam poprawić jeszcze jakość życia, co? Daj, że ty mnie to wytłumacz. Napoje. Mamy 1600, okej. Okay. Ogrzewanie 2930, czyli mamy akurat. Naprawy. Cokolwiek to oznacza, ale tu chyba chodzi o jakieś surowce? Może? Coś takiego? No, zła pora roku, jeżeli chodzi... O, chatę myśliwską, okej, okay. Chata zbieracza też zła pora roku. Ach, no tak, bo nie ma przecież... W zimie tutaj nie ma nikogo. W jaki sposób by to ładnie, kurczę, połączyć? No nic, w chwili obecnej myślę, że dobrym pomysłem byłoby zbudować jeszcze ze dwa domy. Tak to sobie, kurczę, zaplanowałem. Weź to ładnie po sortu i proszę ja ciebie, dziękuję. Daj mi... Weź cały ten... Cały ten slocik. Dziękuję. I patyków trochę. I dziękuję. Dobra. Mamy młotek w ogóle gdzieś tutaj, kurczę, bo przeklikiwałem i gdzieś był i nagle mi znikł. No ludzie złoci. Chrustka. No właśnie. W sumie to moglibyśmy tu umieścić jeden dom. Powinien się zmieścić. Chyba. Przynajmniej mam taką nadzieję. Struktury. Budynki mieszkalne. Mały domek. Oj, oj, oj. O, było. No i wyśmienicie. Chcę dodać, żeby przyłączyć tego chłopka nawet i dać go, proszę ja ciebie, chyba w ogóle jakiś, chyba jakiś cygan gra za oknem i na akordeonie. W każdym razie, no dawno tego nie słyszałem. W każdym razie, myślę, żeby tego chłopka stąd, który gdzieś tutaj się szwenda. No, właśnie, cześć, co cię tu sprowadziło? Tak, tak, co się stało? Tak, tak. Może zamieszkasz z nami? Tak, tak. Dziękuję za propozycję. Wyśmienicie. Przydziel go. Nie ma problemu. Populacja, proszę ja ciebie. Uchodźca odejdzie. Nie odejdzie, bo mamy... grubo. Mamy dwa domki. W warsztacie możesz spać, ale to nie. To teraz nie obchodzi mnie to. Bardziej mnie interesuje, żeby cię przydzielić do... Boże, do czego ja cię mogę? Do strażnicy. Tak. Max. Ale nie kumam, co ty robisz w takim razie, ale dobra. Czy mogę zmienić ci... O, mogę ci zmienić na inną broń. Tos. Ja bym chciał, żebyś miał... Omiyari, Fukoyari... Dobra, weź sobie krótki łuk. Nie wiem, co dzięki temu będziesz miał, ale to rób. Wierzę, że to będzie ok. Tak, wierzę, że to jest to, czego potrzebujemy w tej chwili. Także jednego mieszkańca dodatkowego już mamy. Myślałem również, ażeby dodać tutaj jeszcze kogoś, kto będzie łowił ryby. O, tam akurat kogoś mamy. Się szlaja tam z tyłu. Także myślę, że... Ty oczywiście, ja mam nadzieję, że słowo cygan to nie jest jakoś takie szczególnie, kurczę, obraźliwe czy coś. Żeby, kurczę, nie było, że zaraz jakiś... Że chami, prostak i w ogóle. Czekaj, mały dom. Dobra. Trochę tak na chybił trafił, to stawiam.
Ale to nic. Myślę, że i tak będą czuli się tutaj komfortowo w miarę. Dziękuję. No dobra, to tu jeden. I kurczę, dajmy tu jeszcze jeden domek w takim razie. Cyk, cyk, mały domek. Tak, tak, pyk. I mi się kurczę młotek zepsuł. Duder to świśnie, no. Mogę? Dziękuję. Chcę wykorzystać to, że jest zima i na dobrą sprawę i tak niczego nie zrobimy teraz innego niż to, co teraz działamy sobie. Ej, pytanie, czy mogę dodać tutaj jeszcze jakieś łóżko na przykład. Szopa, dzwon... Nie, nie to. Meble. Domowe. Łóżka. Ej! Chyba możemy dodać jeszcze jedno, nie? Czy nie? Poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo my tu ogólnie magazyn mamy. Dobra, setka powinna wystarczyć. I pytanie, czy jeżeli ja dodam jeszcze jedno łóżko, na przykład tu, to czy będę mógł też dodać jeszcze jednego chłopka tutaj do tego mieszkania? Czekaj, cyk. Łóżko, te. Ty, chyba tak. Przynajmniej mam taką nadzieję. Co jeszcze mogę dodać do tego domku? Palenisko. Garka niestety nie mamy. Aha, nie wziąłem żadnej z tych rzeczy, które są potrzebne. Okej, kumam. Duże pojemniki, małe pojemniki, siedziska. O, poduszka. A to wezmę tutaj, dam poduszkę, bo czemu nie? Ty, bambusowa podstawka. Dobra. I dajmy na to jeszcze te siedzisko. Ja nie mam pojęcia, czy to jest w ogóle potrzebne w jakikolwiek tam... Czekaj, dajmy jeszcze jedno, żeby nie było. No bez żartów, chłop po prostu chodzi i gra na akordeonie, no. Ech, daj stalowe kilofy i żelazne łopaty. Dobra, a pokaż mi w takim razie, jak tam się nasz... Sława dynastii 2, no 11. Nie za bardzo. Sława. Postać zadania, o. Tajniki rzemiosła, właśnie, te stalowe kilofy, 5. Porozmawiaj z Ukome, uchodźczynią nieopodal Aratani. Ale wiesz co, może najpierw dodajmy sobie... O, cześć. Most znowu stoi. Rzeczywiście to cud. Powiesz mi, dlaczego to dla ciebie takie ważne? Oczywiście, jestem ci winna... To za tą całą wykonaną przez ciebie pracę. A daj spokój. Dawno temu okrucieństwo Shimbaya doprowadziło moją rodzinę na skraj śmierci głodowej. Byłam zagubiona, rozpaczliwie potrzebowałam nadziei. Spotkałam tu starego mnicha, było w nim jakieś światło, choć wydawał się być bardzo kruchy. Opowiedziałam mu swoje dzieje, myślałam, że udzieli mi jakiejś rady, on powiedział tylko, że jest słaby i poprosił, abym pomogł przejść przez most. Kiedy byliśmy po drugiej stronie, powiedział nagle... To jedyna zmiana, jakiej potrzebujesz. I wiesz co? Miał rację. Czasem wystarczy przekroczyć most, by zacząć od nowa. No dalej, spróbuj. Idź w głąb doliny. Nadciąga zmiana. Czy ty u nas już... Nie. Ty u nas nie... Znaczy, ty mieszkasz u nas, a nie wiem czemu zaznaczona jest jako niemieszkająca. Bez sensu. Ty, chłop gra na akordeonie, bella ciao. Aż bym wam dał posłuchać, ale... Ale kurczę, nie wiem jak to zrobić. A. No niestety nie. Dobra, przyłączymy tę kobitkę. Because why not? Spróbuję ją przyłączyć do tego domu. Cześć. Czemu opuściłam dom? Tak, tak, niektóre. Zamieszkaj z nami. Tak, tak, dziękuję. Czy mogę od ciebie wziąć te rzeczy? Nie. Fajnie, że te kamienie są tak widoczne. Kilka na pewno się przyda.
Ile ich mamy już w ekwipunku? 11, dobra, to kilka wystarczy. Zwłaszcza, że gramy na lekkim ułatwieniu. Dobra, czekaj, co ja chciałem? Dynastia, proszę ja ciebie, populacja, proszę ja ciebie. Odejdzie, nie odejdzie. Ej, to działało chyba. Czy nie? Nie, dodatkowa mata nie działa tak, jakbym chciał. Dobra, no to jeszcze dodam cię do pracy może jakieś, co? Dynastia, miejsca pracy, nie. Populacja najpierw, to tak, przydziel pracę, te. I pracuj, proszę ja ciebie. W Mieleżu ktoś cały czas pracuje, więc spoko. Tu jest dwóch na dwóch, tu jest dwóch na dwóch, jeden na jeden, dobra, jest. Wiesz co, pracuj przy stojaku. No. Albo nie, bo z uwagi na to, że jest zima, to może do studni iść, co? Aha, nie ma wiader. No dobra, to idziemy stworzyć jeszcze jakieś wiaderka w takim razie. Bądź co bądź będą nam potrzebne, także przeróbmy to na bodaj deski. Chyba na deski. Czekaj, bo aż zapomniałem, jak to się robiło. I gdzie to się przede wszystkim robiło? Czekaj. Tutaj, w warsztacie. No właśnie. Gdzie masz? Jak się robiło? Dowolna deska. Dobrze. Dziękuję. Już pamiętam. Już wszystko jasne. Cyk, cyk. Proszę ja ciebie, wytwórz więcej. Z 9 zrób deski. Wyśmienicie. Dzięki. No to myślę, że zrobimy z tego, proszę ja ciebie, wiaderka 54. Nie no, ze 20 zrobimy. Po co nam więcej? No i chciałbym, kurczę, jeszcze mieć mimo wszystko możliwość zrobienia tych, jak one się nazywają? No mów. Stal. Nie wiem, w jaki sposób ją zrobić, tak na dobrą sprawę. Myślę, żeby się przydało. Czekaj, to jak magazyn ogólny... Magazyn ogólny dynastii, dobra. To masz tu wiaderko, masz tu wiaderka. A buty też tu zostawię, bo czemu nie? Ełkidełki. To jest mistrzowski kilof, to mnie nie interesuje w tej chwili. Patyki też tak średnio mnie interesują. To sobie zjemy, bo zaraz widzę, że się z głodu to tutaj wykopytniemy. Ale to czekaj, to może podejdziemy sobie tam. A żeby jednak jakieś jedzenie w miarę normalne stąd zabrać, co? Dobra, oddaj mi to mięso. Najlepiej to całe. Oddaj mi grzyby. Też najlepiej wszystkie. Okej. I dobra, i ja wykorzystam trochę czas i kurczę, zapauzuję nagranie i zrobię tyle jedzenia, ile tylko będę w stanie, także do zaraz. No i dobra jest, trochę jedzenia zrobiłem, coś tam się udało ugotować, także myślę, że ludzie będą zadowoleni. Niestety, ale muszę to teraz, kurczę, poprzekładać wszystko. Tego mięsa fajnie, że jest tak dużo, ale musimy... Kurczę, postawić chyba jeszcze jedną chatę zbieracza, tak naprawdę, żeby nam zbierał grzyby. Bo po pierwsze, mi się już nie chce, a po drugie muchomory nie zaliczają się do tych grzybów, że tak powiem, może nie tyle, że jadalnych, co do jadalnych grzybów w sumie, to jest dobre porównanie. Zatem, moi drodzy, tak, zatem następnego dnia to zrobimy. W tym momencie myślę, że pójdziemy po prostu spać. Śpi do rana, proszę ja ciebie. Wyśmienicie. Mamy kolejny wspaniały dzień.
Daj mi w takim razie jakieś surowce. Dzięki wielkie. Tak, jeszcze jedna chata zbieracza, którą możemy postawić sobie na ten przykład. Proszę ja ciebie. A powiedzmy, że nawet gdzieś tu. Chociaż chyba się nie zmieści przez te drzewa, także trzeba będzie je usunąć. Daj mi to. Daj mi to. No z... Aha. Chciałem powiedzieć, znisz dowolną siekierą, a kurczę, jakoś nic się nie dzieje. Wystarczyło dobrze trafić. No, kto by pomyślał. Ale tak, tu wybuduję jeszcze jedną chatę zbieracza w takim razie. Szopa to mnie nie interesuje, chociaż nie wiem po co by była taka szopa. Budynki proszę ja ciebie, produkcyjne to może nie, ale usługowe też nie. Magazynowe mamy wszystkie, więc nie ma sensu. Kuźnie mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Nie, tego nie mamy, stanowiska górniczego nie ma. Dobra. Nie wydaje mi się, żeby stanowisko górnicze było jakoś szczególnie potrzebne. Dobra. Musimy znaleźć jakiegoś pazia, który nam przyjdzie tutaj i będzie pomagał. Weźmy w takim razie, proszę ja ciebie, co byśmy mogli wziąć? Moglibyśmy wziąć na przykład 10 tych kapeluszy. I pójść je, proszę ja ciebie, przehandlować na ten przykład. To tutaj, to tutaj. A to niech będzie tutaj. Kamyczki tu. Muszli nie chcę sprzedawać. Muszle wykorzystam. Muszle wykorzystam do zrobienia masek. Sprawdzimy, czy w ogóle będzie warto. Ale korzystając z tego, że tutaj. Ej, bandyta tam jest. No normalnie jest tam bandyta, patrz. Tamo. Łap strzałę. Czy ja dostrzelę w ogóle tam teraz? Czy ja go nie trafiłem? Dobra, dostał drugiego. No weź, bo nie mogę tak utrzymywać. No właśnie o tym mówię. No szkurcze pieczone, dobra. Idziemy. I idę go pociachać. Podziękował. Miło było poznać, powiedzmy. Szkoda, że nie można zrobić czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, zniszcz obozowisko, żeby odzyskać surowce, albo coś w ten deseń. O kurczę, ty, ich dwóch tam jest jeszcze. Się dziadostwo rozpleniło. Czekaj, bo tu widzę dzika. Z dzikiem nie chcę teraz walczyć. Ja bym chciał teraz przede wszystkim zapisać grę. No to może różnie być. A ja nie zamierzam tracić tego magicznego progresu, który zrobiliśmy. No kurczę, jeszcze się wziął i odsunął, no. Oddaj te strzały. Nie trafiłem. Dostał wudo. Tętnicę udową jak nic. No. Myślę, że będzie łatwiej. Dostał drugi raz.
Trzeci. No czemu ty się ruszasz w momencie, jak próbuję cię ustrzelić? Boże, tragedia. Dobra. Konojno. Najważniejsze, że nie mają aż takiego zasięgu. Nie wiem, widoku? Nie wiem, jak to określić nawet. O. No i super. Był chłop, nie ma chłopa. Cyk, zapisz grę, proszę ja ciebie. Cyk, zapisana, dziękować. Tak, tak, dzięki. Tam jest gościu, którego ja przyłączyć notabene chyba nie będę mógł. Z tego co przynajmniej pamiętam. Dawaj, biorę wszystko od ciebie. Łącznie z tym kijkiem najchętniej, ale kurczę, jakby nie widzę go teraz. No, kilka strzał, jakieś coś. No dobra, zapisz grę jeszcze raz. Dzięki wielkie. Nie wiem tylko, czy ja będę z nim walczył, czy nie. Cześć. Posłucham twoich opowieści innym razem. To żeśmy sobie kurczę pogadali, pojęci. To fajnie, fajnie. Miło było, chociaż no... Cóż, no. W ogóle ciekawy jestem, jak będzie wyglądało to nagranie, bo z tego co widzę na podglądzie... Napój energetyczny stracił świeżość, co ty gadasz? Bo z tego co widzę na podglądzie, to, proszę ja ciebie, dźwięk strasznie jakby się zacina. Bandyta, dziary na pół ryja. Był więc nie chodzi o niego, skąd jesteś? Tak, tak, przykro mi, urodziłem się tam, gdzie jego szubienica. Ja jedyny syn buntownika Enhiro, tam jest jego grób, powinieneś oddać mu hołd. W jaki sposób los rzucił cię tutaj? Po śmierci ojca próbowałem zamieszkać u ciotki w Aratanie, ale wtedy poznałem Tokuko. Pomogła mi zrozumieć sytuację w dolinie. Tak, 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 wyśmienicie. No to żeśmy sobie nie pogadali za bardzo, szczerze powiedziawszy. Siema, siema, hej. Cześć. To Kuko. Ty tu rządzisz? Tak, 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 tak. My żeśmy rozmawiali, tak na dobrą sprawę, ale tak. Jesteś kupcem, prawda? Tak, 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 tak. Dobra, handluj. Czekaj, chodź tu. Handluj. Co ty masz? 500 pieniędzy, czyli nie za dużo, szczerze powiedziawszy. Stal! No takich rzeczy to ja potrzebuję, panie. Zwłaszcza, że nie do końca wiem, w jaki sposób pozyskiwać stal. Dobra, sprzedaj mi jeszcze to, odkup ode mnie to. I wszyscy są zadowoleni. Ja jestem do przodu, kasa się robi sama, że tak powiem, także jest super. O, słup, też fajnie. Tu jakiś energetisze. Zaft. Daszorle. Okej. Okay. Czy tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynkę, którą mógłbym przeszukać sobie, tak? Dla zasady? To nie, to nie, to... O, 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 o. No i widzisz. Czasem coś człowiek trafi. Gratis to uczciwa cena. Ale tu jeszcze widziałem jakiegoś handlarzyna niedawno. Czekaj. Horo, Ataro. W tej chwili nie mam niczego. Masz dziwny gust, jeżeli chodzi o ubiór. Nie jestem z żadnej wiochy. A jesteś, jesteś. Kto powiedział, że mężczyzna nie może barwniej się ubierać albo zrobić nietypowej fryzury? Tak, tak, nie jestem stąd. Ach, z Kyoto. Dobra, dobra. Też nie za wiele mi powiedziało, szczerze powiedziawszy. Dobra, cześć. Słuchaj, ja mam na sprzedaż tak. Na pewno tą słomianą pelerynę ci sprzedam. Nakrycie głowy bandyty. No, nie wiem. 30 za muszelki. Dobra, to warto zapamiętać. Kapelutek ci mogę sprzedać najpewniej. I to będzie, kurczę, tyle z takich rzeczy. Stąd raczej nic już nie zwinę. Ale czekaj, bo tutaj było... Czekaj, ino dwóch handlarzy, tak? Jeden, tam był drugi.
Tutaj się świeci coś mi na fiolet. Aha, to jest ta wioska, chyba ten obóz. Ogólnie jako taki. Szybka podróż! O kurcze, no to. Panie, ja nie wiedziałem, że tutaj jest szybka podróż. To niezły update był, widzę. Bardzo mnie to cieszy. Cóż my tu mamy? Cóż my tu możemy odłożyć w takim razie? Dłużmy żelazo. Póki gorące. Tak, nieśmieszne, wiem. To na pewno żelazo. Strzały sobie zostawimy. Stal. Właśnie, czy ja mogę wykonać już stalowy kilo? No bo jeżeli tak, to od razu byśmy questa sobie zrobili. Siema, siema, hej, kilofy. Żelazny i kamienny. Okej. Okay. Co ja muszę zrobić, żeby mieć stalowy? Czy ja potrzebuję... O kurczę, przepraszam, nie chciałem tak. Wytwórz. Nie. To nie wiem w takim razie skąd zdobyć, czy też w jaki sposób zdobyć stalowy kilof. Albo nie wiem inaczej, nie wiem w jaki inny sposób, aniżeli poprzez kupno takowych. Czekaj, anuluj, tego nie przekładaj. Stalowy nóż mogę przełożyć na pewno. Omiari. Dobra, stal, to sobie zostawię, to sobie zostawię. Gobo jajka do zjedzenia, jest super. Wiecie co, zróbmy może tak. Daj mi 10 tych kapeluszy jeszcze. Nie, 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 szybka podróż najpierw. Kim ty w ogóle jesteś, ty? Czego tu szukasz? A mieszka tu? O hej, zamieszkaj z nami. Akurat ciebie potrzebowałem. No popatrz, jak się miło złożyło. Populacja, proszę ja ciebie. Uchodźca, przydziel dom. Tak. Będziesz mieszkać, proszę ja ciebie, w chacie zbieraczy. Pracować też będziesz w chacie zbieraczy, tylko przeczekaj, zbieracz. Nie. Zastąp Ako. Przydziel. Rudę żelaza możesz zbierać. Co ty gadasz w ogóle? To niesamowite. Wiosna, lato, jesień. Grzyby shiitake. To na pewno na maksa. Te enoki też na maksa. Wiosna, jesień, zima. Ty, niesamowite. I enoki też. To dzięki temu będziemy mogli zrobić właśnie... Nie zmień pracę, tylko zmień... Miejsce pracy. I to na maksa. Tak. To na maksa, to na maksa, to na maksa, to na maksa. Wyśmienicie. No, to teraz co? To teraz myślę, że możemy sobie zmienić porę roku w takim razie. Tak czy nie? Jasne, że tak. Zmień porę roku. Pewnie, że ta. No i superancko. Moi wieśniacy zakończyli dzisiejszą produkcję, to mnie nie interesuje. Podstawowy browar, mistrzowski nóż, odblokowano dużo dom, piec do wytopu, o! To piec do wytopu to jest coś, co będziemy musieli zbudować, ale zrobimy to, moi drodzy, w następnym odcinku, gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej!